Dolorama Santo, Nemei Telarokarama Santo. Jeśli zadam Ci pytanie dzisiaj, czy wierzysz, to skojarzy Ci się to na pewno z Bogiem, ale tak naprawdę każdy człowiek wierzy i każdy człowiek codziennie wydaje tą walutę, bo wiara jest walutą. Wiara jest walutą. I tak naprawdę to, w co lokujesz tą walutę, wyznacza, czy twoja wiara jest skuteczna, czy wiara jest nieskuteczna. Ateiści wierzą, że Boga nie ma. Ktoś tam wierzy, że jak ulokuje tam pieniądze, to będzie miał zysk. Ktoś tam wierzy w co innego, ktoś wierzy na przykład w drugą osobę. I każdy w coś wierzy. I dzisiaj tak naprawdę ulokowałeś swoją wiarę wielokrotnie w różne rzeczy, w informacje, które przeczytałeś na internecie, w jakiekolwiek rzeczy ulokowałeś wiarę i obłożyłeś tą wiarę jakąś tam pewnością. Dla człowieka jest bardzo istotne, żeby po prostu uprościć sobie życie, a więc nawet nie wnikając w szczegóły, nie wnikając w głębie zjawiska, jesteś skłonny uwierzyć w coś, co wcale może nie być prawdą. A ja Ci dzisiaj głoszę prawdę, ponieważ jeśli Ty uwierzysz w prawdę, to przyniesie to zysk do Twojego życia. Jeśli popełnisz błąd, przyniesie Ci to stratę. I to jest prosta zasada. Prosta zasada, jeśli wierzysz w kłamstwo, to przyniesie ci to stratę, a jeśli wierzysz w prawdę, to przyniesie ci to zysk. Bardzo prosta rzecz. Ja uwierzyłam w Jezusa Chrystusa. Dzień dobry, mogę z tobą porozmawiać później. Ja uwierzyłam w Jezusa Chrystusa, zrobiłam to 21 lat temu. I po czym poznałam, że to jest prawda. Moje życie dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Moje życie dzisiaj jest podniesione. Wcześniej byłam bardzo zalęknioną i bardzo nisko ceniącą siebie osobą. Jezus wycenił mnie na najwyższą cenę. Jezus nadał mi wartość. Jezus podniósł moje życie. Zostałam uwolniona z wielu zniewoleń, z wielu rzeczy, które szarpały moim życiem wcześniej. Byłam osobą, która bardzo mocno manipulowała różnymi innymi ludźmi. Byłam osobą uzależnioną od flirtu. Byłam osobą uzależnioną od różnych seksualnych rzeczy. Byłam osobą, która była uzależniona też od pracy. Byłam pracoholiczką. Byłam osobą, która absolutnie nie chciała mieć dziecka ze swoim mężem, ze względu na to, że nie chciałam tracić kariery. Różne rzeczy wpływały na moje życie i różne rzeczy ograniczały moje życie. Byłam osobą, która absolutnie nie wyszłaby publicznie, nie powiedziała o sobie ani jednego słowa, ponieważ byłam poniżona i odrzucona. Jeszcze w dzieciństwie mój tata, tak naprawdę oczekując tego, że będzie miał syna, spowodował coś takiego, że po prostu czułam się niechciana i cały czas próbowałam zasłużyć na jego miłość. I wielu z was doświadcza takich rzeczy. Wielu z was, tak, ty też, doświadczacie takich rzeczy, że próbujecie zasłużyć na czyjąś przychylność, na czyjeś uznanie. Próbujecie uwiesić się na jakimś człowieku. Wydaje wam się, że jesteście niezależni i że dobrze się sobie radzicie, ale tak naprawdę jesteście uzależnieni, powiązani różnymi niewidzialnymi nitkami. I jedyne, co tak naprawdę zadziałało w moim życiu, to było to, kiedy po 30 latach zmagania się ze swoimi zranieniami, których nazbierałam w swoim życiu sporo, zawołałam do Boga, do żywego Boga, Jezusa Chrystusa. I On wyswobodził moje życie. On mnie uwolnił. Bo w jednej chwili, kiedy ja wezwałam Jego Ducha do swojego wnętrza, kiedy zawezwałam Jego, ja nie wiedziałam, co wtedy się wydarzy, ale ja po prostu zawołałam do Boga o prawdę, zawołałam do Niego o ratunek, zawołałam do Niego z głębi serca i On przyszedł do mojego życia i w jednej chwili w moim wnętrzu pojawiła się moc,
moim wnętrzu pojawiło się życie. W moim wnętrzu pojawiła się miłość. Pierwsze, co się stało w ogóle w moim życiu, w momencie, kiedy się narodziłem na nowo, bo tak to się nazywa, jest to, że z osoby skrajnie egocentrycznej, skrajnie manipulującej swoim mężem, przestałam nim manipulować i pierwsze, co się pojawiło, to pojawiła się po prostu chęć dania życia dziecku. Z osoby, która absolutnie nie chciała mieć dzieci, zamordowała własne dziecko ze względu na to, że chciałam robić karierę. Stałam się zupełnie kimś innym. W jednej chwili nie zrobiła to żadna, nie wiem, żadna terapia, nic z tych rzeczy. Zrobiło to po prostu pojawienie się Boga w moim życiu. I nie mówię ci tutaj o wymyślonym przyjacielu. Nie mówię ci o jakimś emocjonalnym uniesieniu. Mówię ci o prostym spotkaniu z żywym Bogiem, którego każdy człowiek może doświadczyć, jeśli tylko zechce. Jeśli tylko zechcesz. Dlaczego ja w ogóle zawołałam do Jezusa? Ponieważ kilkanaście lat wcześniej moja koleżanka w liceum mówiła mi o tym, o czym ja ci dzisiaj mówię, że Jezus jest realną osobą i że On zmienił realnie jej życie. I ja w tamtym czasie zbagatelizowałam tą informację. Myślałam, że coś jest z nią nie tak, a jednocześnie widziałam jej życie i widziałam, że jest zupełnie inna niż inni ludzie. Właśnie nie buduje własnej wartości na tym, co pomyślą o niej inni. Że jest niezależna, ma własne zdanie, a jednocześnie nie jest osobą odpychającą i wynoszącą się nad innych. I to mi bardzo imponowało, bardzo lubiłam z nią przebywać. Jednakże kiedy mi powiedziała, że przyczyną tego, co dzieje się w jej życiu, jest Jezus i spotkanie w ogóle z żywym Bogiem, pomyślałam, że to jest za dużo dla mnie. Kilkanaście lat później, będąc 30-latką, mając praktycznie małżeństwo w ruinie, zasłaniając się tym, że jestem ważna w pracy, że robię jakąś karierę, zawołałam do tego Boga. Mimo tego, że przez całe życie uważałam, że to jest opium dla ludu, że to jest w ogóle jakaś religijna postać, że to jest wymyślone, żeby manipulować innymi ludźmi. Ale zawołałam po raz pierwszy z głębi serca i po raz pierwszy tak naprawdę odważyłam się o nim pomyśleć jak o sobie. Po raz pierwszy ulokowałam w tym wiarę. Wiarę, którą każdy z was lokuje, dzisiaj w ogóle ulokował w wielu rzeczach. W różnych bzdurach lokujecie wiarę i zawodzicie się później. Ale ja, kiedy z wiarą zawołałam do tego Boga, nie zawiodłam się. Ponieważ ja doświadczyłam z Nim realnego, osobistego spotkania. I w tamtym momencie, kiedy ja zostałam wewnętrznie przekonana, że On jest prawdziwy, że On naprawdę za mnie umarł, za mnie oddał życie, za mnie. On się nie zgodził, żebym to ja poszła na śmierć. To On za mnie wydał siebie. On za mnie zapłacił potężną cenę. O tym zostałam przekonana. Dla mnie to było wystarczające, żeby w ogóle oddać Mu swoje życie. Kto inny za mnie umarł? Kto inny tak bardzo mnie kocha? Nikt inny. I za Ciebie tak samo. Nikt inny nie oddał za Ciebie życia. Nikt inny nie był tak zdesperowany, żeby po prostu ponieść Twoją śmierć w zastępstwie za Ciebie. A Jezus to zrobił i teraz wypada to potraktować osobiście. On osobiście za Ciebie oddał życie. I każdy człowiek osobiście musi się do tego odnieść, bo jeśli się nie odniesiesz do tego, jeśli nie podejmiesz właściwej decyzji, to po prostu skończysz w oddzieleniu od Niego. I to nie będzie jakiś tam koniec, jeden dramatyczny. To będzie wieczność. To będzie wieczność. Jest przed Tobą wieczność, niezależnie od tego, gdzie ją spędzisz. Tak samo jak z wiarą.
Niezależnie od tego, gdzie ją ulokujesz, to i tak wierzysz. To niezależnie od tego, gdzie spędzisz wieczność, to masz wieczność przed sobą. Jesteś istotą wieczną i dlatego to jest tak istotne. I dlatego przychodzimy tutaj co piątek, bo nie chcę, żebyś zginął. Bóg nie chce, żebyś zginął, ale On nie wedrze się w twoją psychikę i nie zmusi cię do podjęcia odpowiedniej decyzji. Nie zmusi cię do tego, żebyś przyszedł do Niego. Podaję ci prostą informację. Jezus jest realny. Można się z Nim spotkać. Potrzebujesz się z Nim spotkać, ponieważ to jest kwestia twojego życia. Ponieważ to jest kwestia twojej wieczności. Kwestie twojej wieczności rozstrzygają się tu i teraz. Jeśli zlekceważysz zbawienie, idziesz do piekła i nie jest to wynik tego, że Bóg jest mściwy albo liczy ci jakieś błędy. Nie. On rozprawił się z każdym błędem sam, na własnym ciele. Sam zdecydował się zasłonić ciebie własną piersią. Tylko to trzeba przyjąć. Tak jak osobiście przyjmuje się spadek. Nowy Testament oznacza, że Bóg ci zapisał coś w spadku. I teraz każdy osobiście albo to przyjmuje, albo to odrzuca. Kiedy przyjmowałam spadek po babci, musiałam stanąć przed sędzią i podpisać się, że przyjmuję ten spadek. Inaczej kucio bym miała z tego mieszkania, które babcia mi zapisała. I tak samo jest ze spadkiem, który zostawił ci Jezus Chrystus. Nowy Testament. W testamencie zapisał ci siebie samego, Ducha Świętego. I po to trzeba się zgłosić osobiście. I ja zawołałam do Jezusa osobiście. Osobiście się z Nim spotkałam. I osobiście mam z Nim relację od 21 lat. Zmienił moje życie. Podniósł moje życie. Ale to jest efekt uboczny. Ja wiem, że ja idę do nieba. Ja wiem, że jestem osobą zbawioną. Nie boję się człowieka, nie boję się śmierci. Nie boję się chorób. Uzdrawiam chorych. W momencie, kiedy pojednałam się z Bogiem, w moim wnętrzu pojawił się Święty Duch, a więc mogę robić to, co Jezus robił na tej ziemi. Uwalniam zniewolonych od demonów i nakładam ręce na chorych, a oni zdrowieją. Uzdrowiłam człowieka, który miał raka kości, raka biodra. Ojciec dwójki dzieci, już by nie żył. Żyje. Rak zginął. Ponieważ Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty rozprawił się z każdą chorobą. Z każdą chorobą. 3 tygodnie temu miałam też atak sama. Doświadczyłam ataku na nerki. Po prostu nerki zaczęły mnie bardzo boleć. Odparłam tą chorobę. Jestem zdrowa. Jestem zdrowa. Uzdrawiam moje dzieci. Moje dzieci nie chorują, nie chodzą na spotkania, na zwolnienia. Jak tylko pojawia się jakaś kontuzja, czy choroba, czy cokolwiek, nakładam na nie ręce i w imieniu Jezusa nakazuję chorobie odejść. To brzmi bardzo dziwnie. Ja wiem, jak to brzmi, ponieważ 21 lat temu w ogóle z takim samym politowaniem patrzyłam na ludzi, którzy głosili Ewangelię. Ale Bóg jest realny i wiem, o czym mówię. Wiem, o czym mówię. Nie jestem jakąś małolatą. Mam 51 lat. Wiem, o czym mówię. Jestem wykształcona, jestem copywriterem, pracuję w dobrej korporacji i znam Jezusa. Znam Jezusa osobiście. Osobiście znam Jezusa. Osobiście znam Boga żywego. Jestem z Nim połączona w swoim duchu. On zmienił moją naturę z egocentrycznej na swoją. Jestem dzisiaj wypełniona Jego miłością i Jego mocą. I jeśli jesteś chory, mogę cię uzdrowić. Jeśli jesteś czymkolwiek zniewolony, jeśli masz jakikolwiek przymus w swoim życiu, żeby robić coś, czego nie nienawidzisz, chcesz to rzucić, mogę cię uwolnić. To jest realna rzecz. Masz wiarę, którą lokujesz codziennie
w różne informacje i w różne bzdury. Ulokuj tą wiarę w prawdę. Zaświadczam Ci moim życiem, że Jezus Chrystus jest prawdą, jest prawdziwy. I Bóg nie zajmuje się poniżaniem człowieka ani osądzaniem człowieka. Dał się sam osądzić za człowieka, żeby podnieść Twoje życie i żeby sprawić, żebyś mógł iść do nieba. Bez połączenia się z Nim, bez Twojej decyzji o tym, że chcesz z Nim związać swoje życie, to będzie niemożliwe. Tragedią człowieka jest to, że może sam podejmować wybory, będąc ślepym i głuchym, ale ja chcę dzisiaj Ci otworzyć oczy na to, że jest rzeczywistość duchowa i że jesteś wieczny i że tutaj i teraz decyduje się rzecz na temat Twojej wiecznej przyszłości. Dzisiaj słyszysz Ewangelię, dzisiaj słyszysz to, że możesz zdecydować, żeby połączyć swoje życie z Jezusem Chrystusem. Dzisiaj możesz zdecydować o tym, że zechcesz Go poznać. I to zmieni Twoje życie, to zmieni Twoje pochodzenie i powołanie, przeznaczenie. W momencie, kiedy narodziłam się na nowo, to zmieniło moje pochodzenie. Dzisiaj pochodzę z nieba, ponieważ narodziłam się z Bożego Ducha i dzisiaj idę do nieba. Jestem tego pewna. Jest niebo i piekło. Piekła trochę doświadczasz tutaj, ponieważ jesteś dzisiaj odłączony od Boga. Ale tu również doświadczasz na tej ziemi dobroci Boga. Doświadczasz przyjaźni, doświadczasz miłości, doświadczasz tych wszystkich kolorów, doświadczasz zapachów, wszystkiego, czego, co On stworzył. Tam, dokąd zmierzasz, jeśli nie wybierzesz Boga za swojego przyjaciela, nie będzie tego wszystkiego. Nie będzie tego wszystkiego. Będzie wieczność spędzona z tym, co masz teraz w głowie, ze swoimi troskami, ze swoimi lękami, ze swoją niewystarczającością. Przestań być pusty. Daj się napełnić. W ogóle zaproś tego Boga do swojego życia. Zaproś Go. Zaproś Jezusa.